Rydziasty, czy ty na dzień dobry spodziewałeś się takiej ostrej wymiany zdań z Malikiem? Dzień dobry. Cześć. Spodziewałeś się, czy nie? Bo to był taki mocny początek konferencji. No, musi być mocno. Jak się mocno zaczyna, to też musi się mocno skończyć. Niestety nie widziałem tam do końca, jak dalej się potoczyły losy tej konferencji. No, na początek mocno zaczęliśmy. Jak oceniasz ogólnie konferencję? No, takie 6 na 10, ale chciałbym porozmawiać o tej waszej wymianie zdań. Ty się tego spodziewałeś, że on cię zaatakuje? No to jest impuls taki, wiecie, no już mówiłem 10 razy, działam impulsywnie, po prostu on coś mówi, tam się wcina, no to ja też się wcinam, no idę za ciosem, tak, żeby to jakoś tam podkręcić wszystko, ale faktem, no jeśli to też Malik tam źle za bardzo odebrał, no to przecież nie chciałem, no to nie było zamierzone, to nie było celowe, tak po prostu to wyszło, nie? Wyszło w praniu. Dobra, widziałem, że na backstage'u sobie rozmawialiście. Jak ta rozmowa przebiegała? Rozmawiałem z Malikiem. No żadnej złej krwi, tak? Żadnej złej krwi. No, chciałem się podpytać, czy na pewno wszystko git, że to nic nie powiedziałem za mocno. Mówi, nie, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Chociaż na początku widać było, że nie był za bardzo zadowolony, ale ja nie chciałem, żeby on tak to odebrał, tak? Więc dlatego się upewniałem, czy wszystko git. I też widziałem, że się troszeczkę mu się to nie spodobało, więc no, w końcu Malik Montana podszedłem porozmawiać, wszystko okej. Okay. Dobra, a czy twoim zdaniem on jest pozytywniej nastawiony do Kuby niż do ciebie? Nie. Nie, jest jednostronny, wydaje mi się, jak to taki... Włodarz, nie odbieram tego tak, nigdy tak nie odbierałem. On w ogóle, jak rozmawialiśmy teraz, to mega pozytywnie, śmiechy w ogóle fajnie, mega pozytywnie. Co ty sądzisz o tym, że Kuba tak bardzo chciał przedstawić swoją wersję zdarzeń odnośnie tego więzienia? Że wiesz, zabrał teczkę, te wszystkie rzeczy, że tego potrzebował. Potrzebował tego, no to pokazuje tylko, że on musi pokazać. A ty jakbyś się zachował w takiej sytuacji? Nagrałbym story. Dobra, czyli nie robiłbyś takiej akcji, że tutaj na konferencji story, zabierał tyle, wszystko? Nie. Wytłumaczyłbym się. Ja bym w tym samym dniu, gdzie były rundki, jeszcze bym wyciągnął telefon i nagrał story, wracając na przykład, nie wiem, z Warszawy, ja wtedy do Szczecina jechałem, akurat wracałem. No, wziąłbym telefon, nagrał story, pach, siema, nie, on pierdoli tam, kurwa, nikt tego nie chce słuchać tak naprawdę. Gada tam, bo on musi się wytłumaczyć. No dobrze, daliśmy mu czas, jeszcze wielce problem, że niby mu tam przeszkadzamy. Powiedział to, co miał powiedzieć, więc no co ja mam, no dobrze, że powiedział, może to potrzebował tego, ja tego nie neguję, jak chciał, no to tak zrobił, no tyle. Dobra, o co chodzi z tym szalikiem? Bo wielu widzów nie wie, o co chodzi. Złodziejstwo oskarżają i to już nie pierwszy raz, z tym szalikiem tylko i wyłącznie. Mhm. Gdyby to była taka gadanie, że o, ty jesteś złodziej, dobra, to bym to olał, ale że cały czas słyszę, że ten szalik jakiś, że to jest kogoś, ja ten szalik kupiłem, a ktoś mi wkręca, że nie, że to jest kogoś i to raz słyszę, potem słyszę drugi raz, potem słyszę trzeci raz, potem ludzie w komentarzach, że złodziej, że szalik oddaj, oddaj szalik, oddaj szalik, oddaj szalik. To a mówię... od kogo miałeś ukraść ten szalik? Jest jakiś właściciel, czy nie ma? Chyba tak, jest taki jeden, ten co dzwonił na Prime do kamerzysty, co wisiał nam pięć koła, nie? Generalnie wisiał nam pieniądze i on jest złodziejem. No ale złodziej oskarża kogoś o złodziejstwo, no tak myślą chyba złodzieje, że jak ktoś wisi komuś jest złodziejem, to od razu komuś też zarzuci, że jest złodziejem. Tak to odbieram. Wkurwiłem się, wziąłem ten szalik, powiedziałem, że mam wyjebane w ten szalik, mogę mieć takich 10, wziąłem, pociąłem go i rzuciłem w niego tym szalikiem, bo powiedziałem, że może mu oddać tej osobie niby, której ukradłem. Dobra, a Kuba podobno ma jeszcze na ciebie jakieś inne filmiki, boisz się tego, że coś ci wyciągnie? No co, on mi znowu pokaże, jak latam po galerii, czy latam gdzieś bez spodni? Wielkie Michalo, no bez przesady, tak? No jestem pojebany, tego się nie da ukryć, różne rzeczy w życiu nagrywałem, instastory tyle ile w życiu nagrałem, tego się zliczyć nie da, on mi wyciąga jakiś filmik byle jaki, który nagrałem bardzo dawno temu, jak jeszcze była ekipa i był hejter i to hejter chyba nagrywał. A kto twoim zdaniem wygra, Kruszwil czy kamerzysta? Bo taki kamerzysta. Ciekawe zestawienie. Nie, no musi ten chyba kamerzysta wygrać, no bo jak on nie wygra, no to będzie no trochę słabo, nie? Dobra, to jakieś takie ostatnie słowa do Kuby przed ważeniem piątkowym. To już się zbliża, czekaj na mnie, bo naprawdę, naprawdę będzie gorąco. Bądźcie z nami. Dzięki.